Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym filmiku z serii cyklu gry Payday 2 Achievements. Moi drodzy, jest to pierwszy filmik, który nagrywam z tej serii. W tych filmikach z tej serii będę chciał zaprezentować wam, jak wykonać konkretne achievementy w grze Payday 2. Większość tych achievementów będę starał się wykonywać w jak najprostszy sposób i pokazać wam, jaką naprawdę najprostszą drogą można sobie taki achievement zrobić. Pierwszym achievementem, który chciałbym wam zaprezentować, jest to achievement, który się nazywa Jump, Jump, Jump. Jest to achievement, który polega na tym, że musimy skakać przez całą grę. Nasze skoki nie mogą być rzadsze niż raz na 4 sekundy. Jeśli to robimy często, w tym momencie po zakończeniu takiej misji dostajemy sobie achievement. Moi drodzy, według mnie najprostszą misją, którą możemy taki achievement zdobyć, jest to misja Jeffrey Store. Nie ma konkretnego poziomu trudności, możemy to być na poziomie trudności normal. Ważne jest tylko, żebyśmy mieli przede wszystkim ECM. Najlepiej ulepszone ECM na 30 sekund, 2 ECM nam w zupełności na tę misję wystarczą. Jeśli to mamy, moi drodzy, klikamy Ready. To, co jest bardzo ważne, to po przewinięciu naszego filmiku wstępnego, musimy założyć maskę. Jeśli my tego nie zrobimy, nie założymy tej maski, zaraz po przeładowaniu filmiku wstępnego, nie wciśniemy tego klawisza odpowiedzialnego za maskę, niestety, ale achievement nie dostaniemy. Ważne jest, żeby jak najszybciej założyć maskę, jeśli tylko przewiniemy filmik wstępny, od razu, moi drodzy, wcisnąć sobie klawisz G, żeby nam postać maskę założyła. Jeśli maskę mamy założoną, wskakujemy, na poziomie normal musimy tylko zdobyć trzy rzeczy. I tak też to robimy. Jeśli nam ECM kończy działanie, musimy założyć drugi ECM. Podchodzimy sobie jeszcze pod trzecią, że tak powiem, naszą zdobycz. Zabieramy trzecią zdobycz. I moi drodzy, uciekamy. W momencie, kiedy wchodzimy na escape'a, już powinniśmy nasz achievement zdobyć. I mamy achievement odblokowany. Jump, jump, jump. To jest, moi drodzy, według mnie najprostszy sposób na zdobycie tego. Pamiętajmy o tym, że maskę musimy jak najszybciej założyć po rozpoczęciu rundy, tak, po przewinięciu filmiku wstępnego. No i musimy mieć te ECM-y ulepszone. Także dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii gry Payday 2 Achievements. Do usłyszenia, cześć!